Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć i Tomek Znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Wilanów. I ten fragment, który dzisiaj pokazuję, według mnie jest najważniejszy, ponieważ już w najbliższych dniach rozpoczną się tutaj prace i to naprawdę zaawansowane. Bo na przykład ten odcinek, który teraz widzicie, ulicy Puławskiej, właśnie w tym miejscu do Placu Unii Lubelskiej od Waryńskiego, będzie zamknięty. Czyli to wszystko, co teraz widzicie na ekranie, będzie odcięte. Nie będzie ani tramwajów, ani samochodów, ani autobusów. No, towarzyści może zostaną piesi, również jakoś muszą mieć dojście. No i dojazd tylko do posesji. Tak samo będzie na środku tego ronda, a dokładnie placu. Nie będzie przejazdu samochodowego, tramwajów nie będzie, bo nie dojadą w ogóle do Placu Unii Lubelskiej. Natomiast ten odcinek, który będzie po prostu zamknięty i wytyczony. Kursy, znaczy objazdy dla samochodów oczywiście będą wytyczone na okrągło, żeby można było przejechać głównie Waryńskiego, jak i również spacerową będzie można wjechać bezpośrednio. No tutaj na spacerową na odcinku właśnie przy Goworka, także się będzie się tego dużo działo. Ale może o samej inwestycji, o czym właściwie wam tutaj dzisiaj opowiem, bo pokażę trochę projektów, jak to będzie wyglądać. Tramwaj do Wilanowa rozpoczyna się z budową. Już w następny weekend rozpoczną się pierwsze prace. Chodzi mi tu oczywiście o weekend 27-28 sierpnia i wtedy możecie się faktycznie przygotowywać na to, iż będą duże utrudnienia, jak na przykład brak tramwajów na Puławskiej. Przynajmniej na konkretnym odcinku tam będą linie specjalne jeździć 70, 31 będzie wydłużona do niektórych przystanków, no ale to możecie sobie zobaczyć w najbliższym, mniejsza z tym, już tutaj to konkretne szczegóły. Natomiast co ważne, mam tutaj przystanek Krakowiecka i to jest węzeł przesiadkowy, a nie przystanek. Przynajmniej tak będzie po przebudowie. Aktualnie, jak widzicie, no nie wygląda jakoś tak strasznie pokazowo, jeżeli chodzi o tramwaje. Mamy dużo jezdni. Mamy tutaj 4 pasy asfaltowej jezdni, jak i również 2 tory tramwajowe. I w tym miejscu, gdzie teraz są tory tramwajowe, gdzie tutaj taki mają lekki zakręcik, już po przebudowie będą 4 tory tramwajowe, z czego po pierwszym etapie budowy tramwaju do Wilanowa będzie dom tylko 3, ale będzie tak przygotowane tutaj torowisko, aby bez jakichkolwiek większych zmian w utrudnieniach dla tramwajów można było budować dalej tramwaj do Pola Mokotowskiego. Metra Pola Mokotowskie. Oczywiście o to mi chodzi. Natomiast tutaj macie przystanek Rakowiecka, który właśnie w tym miejscu się znajduje. Tu są aktualnie 2 perony tramwajowe, natomiast po przebudowie pozostanie tylko peron tramwajowy w kierunku dalszej części Mokotowa, czyli w kierunku wyścigów, natomiast drugi będzie przeniesiony bliżej Placu Unii Lubelskiej, no bliżej wejścia głównego do galerii handlowej. Znaczy, głównego może niekoniecznie, ale tak mi się powiedziało. Tu przy okazji jest jeden z fragmentów, gdzie jeszcze nie ma zielonego torowiska, ale pewnie będzie to zmienione właśnie podczas budowy tego tramwaju. To jest projekt, tutaj możecie zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Zwróćcie uwagę, już jest tutaj bardzo dużo torowiska tramwajowego, jeśli musicie to sobie przetworzyć, to nawet że zatrzymajcie film i sobie poglądajcie. Co ważne, w tym miejscu, tak jak właśnie powiedziałem, jest jeden przystanek w kierunku wyścigów tramwajowy. Dalej, jak widzicie, są tory donikąd. To są właśnie tory w kierunku Rakowieckiej. I mamy rozjazd w kierunku Wilanowa. W kierunku Wilanowa jest osobny tor, aby bez jakichś większych tutaj utrudnień, jeżeli chodzi o zatrzymywanie ruchu tramwajowego, światła i sygnalizacji tramwaj mogły bezpośrednio przejechać zarówno z Rakowieckiej w kierunku Wilanowa, jak i z ulicy Puławskiej. Z drugą stroną jest dokładnie to samo. Jeżeli jedziemy od centrum, to mamy bezpośredni właśnie tory w kierunku albo w kierunku właśnie Rakowieckiej i Puławskiej, albo w kierunku Wilanowa. Tu jest też nowy przystanek tramwajowy, który mogliście zobaczyć. Ma dojścia z dwóch stron. No i również z Wilanowa jest podwójny rozjazd torowy, mianowicie bezpośrednie osobne tory w kierunku Marszałkowskiej dla tramwajów, jak i również osobny tor w kierunku wyścigów, jak i również Rakowieckiej do metra Pole Mokotowskie. Też tutaj jest przystanek tramwajowy bardzo długi, z dwoma dojściami zarówno od jednego, jak i do drugiej strony z przejścia dla pieszych, więc jest to dobrze. Przystanki autobusowe również tutaj zmienią trasę. No i zwróćcie uwagę, że mamy tutaj tory donikąd. Ślepe tory, które widać ewidentnie, że jest tutaj zamierzone, jest dokładnie takie samo lustrzane odbicie, jeżeli chodzi o torowisko z Rakowieckiej, aby te tramwaje mogły również stamtąd wjeżdżać. Tyle, że tam będą 2 tory wlotowe w dwie strony, czyli po jednym torze w każdą stronę, tak że to powiem. Teraz zobaczcie sobie, jak to wygląda aktualnie. Ja jeszcze tylko powiem o tych torach, które były donikąd i odcięte. Tramwaje warszawskie po długim czasie jednak, muszę przyznać, ale w końcu, pomyślały, iż
nie będziemy robić tak, że będziemy dwa razy ten sam odcinek torowy, tramwajowy będziemy rozkopywać. Na szczęście to się zmieniło i to bardzo dobra zmiana, dlatego tutaj właśnie te ślepe tory, które widzieliście, to jest torowisko do przyszłej inwestycji tramwaju na Rakowieckiej do Pola Mokotowskiego. Będzie to budowane później, nie jest aktualnie to robione w ramach tramwaju do Wilanowa, ale jest to w najbliższych czasie też do budowy i na pewno ten odcinek powstanie, bo jest to bardzo ważny odcinek dla tramwajów, aby połączyć się dalej z Dworcem Zachodnim, no i odcinkiem już na Woli, bo odcinek przez Pole Mokotowskie, który jest planowany do 2030 roku mniej więcej, natomiast dalsze odcinki do Dworca Zachodniego będą powstawać trochę szybciej, przynajmniej do Dworca Zachodniego. Nie wiadomo, jak to będzie z odcinkiem już za Dworcem Zachodnim. No ale tutaj mniej więcej zobaczyliście, jak to wygląda. Też jeżeli się zwrócicie uwagę na te całe projekty, możecie zwrócić uwagę, że są specjalne miejsca, aby pojazdy drogowo-szynowe mogły wjeżdżać na torowisko tramwajowe podczas budowy właśnie odcinka na Rakowiecką, żeby nie miały później problemów, że nie mają jak wjechać na nowe tory jeszcze w budowie, więc tutaj to będzie zapewnione poprzez niektóre miejsca wjazdowe. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie projekt całego tramwaju do Wilanowa, takie wizualizacje, mapki, to macie teraz link w opisie i w karcie, żebyście mogli to sobie wszystko zerknąć. Ja tutaj mam trochę wcześniej to udostępnione od rzecznika prasowego tramwajów, Macieja Dudkiewicza, natomiast już jest bezpośrednio dostępne to wszystko na stronie tramwaju do Wilanowa, do którego macie właśnie link, który przed chwilą wam się pojawił. Tutaj była Rakowiecka, którą faktycznie możecie zobaczyć i na niej aktualnie żadnych prac nie będzie robionych. W przyszłości to będzie oczywiście torowisko plus jezdnia i może ścieżka rowerowa, z tym niekoniecznie. I będzie też jeden przystanek tramwajowy na trasie do metra Pole Mokotowskie i tam będzie taki rozjazd we wszystkie strony świata, jeżeli chodzi o tramwaje. Tutaj zerknijcie sobie jeszcze od tej strony, jak wylotujemy. No tutaj aktualnie torowisko, zresztą miało tam lekki remont w ostatnim czasie, w ostatnim roku, że tak to powiem. Macie to lekkie przekrzywienie i to się bardzo tutaj dużo zmieni. Zwróćcie uwagę, że w najbliższych już dniach zostanie zamknięta całkowicie prawa jezdnia właśnie tutaj Puławskiej. I tu już rozpoczną się prace. Oczywiście torowisko też będzie całkowicie zamknięte, aby mogły rozpocząć się prace przy budowie właśnie tych trzech torów tramwajowych. A to jest naprawdę pokaźna suma. Tutaj, jak zwrócicie uwagę, właśnie w tym miejscu będzie ten nowy przystanek tramwajowy już bezpośrednio w kierunku Wilanowa. Domyślam się, że będzie dosyć mocno oblegany. Sam przystanek jest na tyle długi, że spokojnie się zmieszczą, no bym powiedział, że nawet 2,5 tramwaje tego typu normalnego. Czyli łącznie takich konstali by tutaj się zmieściło 5 wagonów. Tutaj to przejście dla pieszych, które widzicie. Ono będzie właśnie przejściem dla pieszych z przystanku tramwajowego, tylko będzie trochę bliżej nas, ponieważ na wysokości tutaj tego wjazdów samochodowych będzie przejazd rowerowy i to taki na bogato, bym powiedział, bo tu będzie skoncentrowana główna ścieżka rowerowa, jeżeli chodzi o dojazd do Wilanowa i do Gagarina, która będzie poprowadzona właśnie teraz, tak jak widzicie, pas rowerowy jednokierunkowy po lewej stronie teraz ulicy, no to właśnie tu będzie ścieżka rowerowa dwukierunkowa. Nie będzie pasów i nie będzie też żadnych przystanków na tym odcinku. Przejście dla pieszych, które mijamy, pozostaną, tylko będą dodane w tych miejscach przejazdy również rowerowe. Oczywiście na tym odcinku będzie całkowicie zielone torowisko, a już bezpośrednio przy tutaj większym węźle, który będzie w kierunku Gagarina i Wilanowa, będzie wjazd dla autobusów w kierunku Wilanowa na torowisko, ale to o tym powiem później. Tu macie ten projekt, z tego właśnie teraz omówiłem, jak to wszystko będzie wyglądać. Możecie sobie dokładnie to przeanalizować. Tak jak mówiłem, ścieżka rowerowa jest właśnie tutaj od strony wschodniej. Od strony zachodniej możecie zobaczyć, że nie ma żadnych ścieżek rowerowych, nie ma pasów rowerowych i według mnie to dobrze, że jest po jednej stronie poprowadzona cała ścieżka rowerowa, by ludzie się nie gubili, a doskonale na tej ścieżce rowerowej właśnie obok ambasady Rosji bardzo często widzę rowerzystów, głównie Uber Eats, jadących pod prąd, co jest bardzo smutne, że nie wiedzą właściwie, jak się z tego korzysta. Tutaj też macie tam wjazdy rowerowe, znaczy wjazdy dla pojazdów drogowo-szynowych na torowisko w niektórych miejscach przygotowane. Tak to wygląda aktualnie z lotu ptak, abyście mogli sobie zaobserwować no ten cały przekrój. Zwróćcie też uwagę, o czym ja nie powiedziałem tak wprost, no to jest to, że przekrój ulicy się trochę zmniejszy. A mianowicie po lewej stronie, jak teraz widzicie, na dół będą dwa pasy jezdniowe. Natomiast po drugiej stronie w kierunku góry, czyli wjeżdżając, co według mnie powinny być dwa pasy jadąc do góry, będzie tylko jeden pas jezdni. Oczywiście domyślam się, że to jest duża bulwersja dla wszystkich osób, które korzystają tutaj z samochodów lub jeżdżą autobusami.
No nie będę ukrywać, że tutaj autobusy o wiele rzadziej będą jeździć, będzie mniej linii puszczonych, jako że będzie tramwaj. Taki jest główny cel. No i tutaj też jest, nie będzie tego przejazdu właśnie bezpośrednio w ulicę spacerową, ze spacerowej przez torowisko tramwajowe na środku jezdni, co jest według mnie dobrą zmianą, no bo przejazdy takie tam przez torowisko tramwajowe by utrudniały ruch, byłyby niebezpieczne, no i oczywiście sygnalizacja świetna byłaby tutaj najlepiej, a tego raczej nie będzie na tym całym odcinku zbytnio. Tutaj wjazd rowerowy właśnie z jego worka będzie utrzymany, no i na takim przelocie jeszcze zwróćcie uwagę, że też na całym tym obiekcie właściwie nie będzie nowej ścieżki rowerowej w kierunku ulicy Puławskiej, na której bardzo brakuje krótkiego fragmentu właśnie drogi rowerowej, co jest na minus, ale jest to w projekcie mniej więcej jak do to wykonania, więc domyślam się, że ZDM to będziesz później robić bezpośrednio sam po zrealizowaniu całej tejże trasy tramwajowej, również z tutaj odnogą na Tarkowieckiej, która pewnie trochę wprowadzi jeszcze zmian właśnie, jeżeli chodzi o układ tramwajowy. To było tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i jeżeli chcecie porozmawiać, popisać, pokazywać swoje zdjęcie, jak wygląda z Waszych okien budowa tramwaju do Wilanowa, lub dowiedzieć się jeszcze szybciej o różnych informacjach, zapraszam Was bezpośrednio teraz na kartę i linku w opisie, na grupę na Facebooku Co tam u tramwajów warszawskich, gdzie poruszamy różnego rodzaju tematy od tramwajów warszawskich, inwestycjach, taborach i innych ciekawostkach, więc serdecznie zapraszam do dołączenia. Jest nas coraz więcej i mam nadzieję, że w najbliższym czasie jeszcze więcej ciekawych informacji będę pokazywać. Tam też wrzucam zdjęcia bezpośrednio z takich filmów, jak tutaj latam. Zawsze robię i filmy, i zdjęcia do archiwum swojego i również tam parę zdjęć zawsze puszczę, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda budowa. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i jutro w Mniejsza z tym. Cześć!